Stanach Zjednoczonych robi się filmy na podstawie atrakcji w parku rozrywki. Ciekawe, jakby wyglądał film na podstawie tej atrakcji w łódzkim Luna Parku. Kraina Jutra. Należy się wielki szacunek twórcom za to, że nie zdradzali specjalnie wiele z tego filmu w zwiastunach, które go reklamowały. Z jednej strony to może trochę źle, bo myślę, że mało ludzi się po prostu tym filmem zainteresuje. Z drugiej strony, no lepiej chyba nic nie wiedzieć i miło się zaskoczyć, niż wiedzieć wszystko przed pójściem do kina. Dlatego ja też postanowiłem, że nie będę wam psuć zabawy, jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli zobaczyć ten film i o fabule nie będę wam zdradzać zbyt wiele. Więc mamy tutaj młodą bohaterkę, która wpada w posiadanie pewnego guzika, po którego dotknięciu widzi tą krainę, tą tytułową krainę jutra, zupełnie jakby tam była, natomiast no nie do końca. Więc postanawia odnaleźć to miejsce i do pomocy bierze sobie George'a Clooney'a. No, to profesjonalny opis fabuły załatwiony, dziękuję. Chciałbym coś powiedzieć o aktorstwie. Moim zdaniem jest w porządku. Niestety film w większości kin u nas w Polsce jest grany z dubbingiem, więc też ciężko to ocenić. Niestety głównie takich aktorów, którzy są znani, bardzo znani, jak George Clooney, no jednak te głosy gdzieś tam nam się kojarzą, więc dubbing dużo w tym momencie psuje. Ja nie uznaję ogólnie filmów z dubbingiem. No czasami niestety nie ma innego wyboru i tutaj ja wiem, czym to jest podyktowane. Jest to oczywiście podyktowane tym, że Tomorrowland, czyli Kraina Jutra, jest filmem robionym przez Disneya dla młodszej raczej widowni, więc no dubbing z czysto marketingowych względów oczywiście jest tutaj uzasadniony. Jednak same postacie są bardzo do polubienia. Na pewno George Clooney nie gra tutaj głównej roli, jednak ta dziewczyna, którą nie znałem wcześniej, przyznam szczerze, ale myślę, że będzie o niej trochę głośniej właśnie po premierze tego filmu. Jest tutaj na pierwszym planie, ona jest główną bohaterką, to jej przygody głównie śledzimy. Postać, którą gra George Clooney, jest tutaj postacią drugoplanową, pojawia się w późniejszej fazie filmu, więc dla osób, które chciałyby tam pójść tylko ze względu, raczej dla dziewcząt, które chciałyby pójść tylko i wyłącznie ze względu na George'a Clooney'a, no może nie do końca, to znaczy przynajmniej przez tą pierwszą połowę filmu. Kiedy tak zastanawiałem się, co wam opowiedzieć o tym filmie, żeby za dużo wam nie zdradzać, ale żeby jakoś was może troszkę zaintrygować i może nawet w późniejszym czasie, kiedy będzie dostępna wersja na DVD, gdzie nie będzie dubbingu, sobie ten film zobaczyć, no to tak naprawdę największym minusem, który przyszedł mi do głowy, kiedy sobie obmyślałem tą recenzję, było to, że jego minusem jest ludzka ciekawość. Dan, dan, dan. Już tłumaczę, o co chodzi, powiem to oczywiście na własnym przykładzie, jakie ja miałem odczucia. Przede wszystkim, kiedy zobaczyłem zwiastuny, zastanawiałem się, czym jest ta kraina jutra, co to jest, po co, jak to się fajnie rozwinie. Film oczywiście jest o dążeniu tak naprawdę, o tej drodze, którą nasi bohaterowie przebywają do tej krainy i właściwie do ostatniego momentu nie wiemy dokładnie, czym ona jest, bo film w 3/4, a nawet więcej, skupia się właśnie na tej drodze, nie na pokazaniu, czym jest ta kraina jutra, tylko na drodze. To tak jakbyśmy oglądali trochę Piotrusia Pana i akcja filmu rozgrywałaby się przed tym, aż Piotruś powraca wraz z dziećmi do Nibylandii i opowiadałby o tej drodze, którą muszą przebyć do Nibylandii, a nie działby się w samej Nibylandii. I tutaj troszkę może to być rozczarowujące, natomiast ta droga, która jest pokazana, jest bardzo, bardzo fajna, przygodowa, satysfakcjonująca moim zdaniem. Troszkę to siada niestety właśnie, kiedy już dotrzemy do tego upragnionego miejsca, kiedy nasi bohaterowie w końcu tam docierają, ale sama historia bardzo fajnie się łączy. Widać, że jest tutaj zamysł jakby na dłuższą opowieść, na kilka części. Zresztą Hollywood teraz już nie robi takich jednostrzałowych filmów wysokobudżetowych. Jeżeli wydają miliony dolarów na nową produkcję, to raczej z zamiarem tego, że te filmy będą co jakiś czas powracać. Czy to się uda Krainie Jutra? Raczej wątpię. Nie wiem, jak ona sobie radzi w tej chwili w box office, ale wydaje mi się, że no, trochę za mało tutaj pokazano nam, żeby czekać na jakieś rozwinięcie akcji. Dlatego dla filmu Kraina Jutra może być tylko jedna ocena. Bo Kraina Jutra to film na raz.
przyjemnie się to ogląda, tak jak mówiłem, jeżeli macie kogoś młodszego, a chcecie go zabrać do kina i też się nie wynudzić na tym filmie, to Kraina Jutra myślę, że w tej chwili jest chyba najlepszym wyborem. Także dzięki wielkie, do zobaczenia, pozdrawiam Was Ormando, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zapraszam Cię serdecznie, zapraszam też do dawania łapek w górę, a w komentarzu napiszcie mi, czy widzieliście Krainę Jutra, czy Was ten film interesuje, czy macie go totalnie gdzieś. Dzięki wielkie, na razie.